Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Kocioł kulturalny. Cześć, witam Was serdecznie w audycji. Dzisiaj w studiu u nas jest wyjątkowy gość, a mianowicie Wiktor Febo. Dzień dobry, cześć, hej. Wiktor jest iluzjonistą, mieszka w Krakowie, ale na początku zacznijmy od jego początków. Wiktor, jak to się zaczęło? Tutaj nie ma żadnej wielkiej historii tak naprawdę, to nie jest jakaś tradycja rodowa, przypadkiem. Kompletnie przypadkiem w 2005 roku nauczyłem się jednej sztuki, sztuki magicznej, w sensie... Jaka to była sztuczka? To jest dość zabawne, bo to było bardzo proste zniknięcie wstążki, ale zrobiłem to w krótkim rękawie. I mój pierwszy pokaz był dla klasy, przed klasą w gimnazjum. To było z okazji Halloween. Pani wychowawczyni wpadła na pomysł, że to będzie dobra okazja na pokaz iluzji. I zrobiłem wtedy dwa numery, pamiętam, to było zniknięcie wstążki w dłoni, w krótkim rękawie i przebicie banknotu bodajże ołówkiem czy kredką, on był oczywiście potem cały, więc to były takie dwa proste numery i to był ten pierwszy występ, tak się zaczęło i później wiadomo, nowe triki, udoskonalanie wszystkiego, no. A powiedz mi, miałeś jakiś wzór kogoś? Na początku byłem samoukiem, później moim nauczycielem był już nieżyjący zresztą iluzjonista z Krakowa, pan Paweł, świętej pamięci, pan Paweł Poniatowski, zresztą swego czasu artysta z Piwnicy pod Baranami. I również bardzo dużo pomogła mi w tamtym okresie pani Ewa Mitoń, aktorka z Teatru Bagatela, wciąż pracująca w tym teatrze. A później to no, zaczęły się kongresy magiczne, seminaria, czyli szkolenia dla iluzjonistów z gwiazdami z zagranicy. Natomiast jak chodzi o te moje początki, to w zasadzie najwięcej zawdzięczam Pawłowi Poniatowskiemu i Ewie Mitoń. Dlatego, że oni wyrobili we mnie te podstawy, na których później bazowałem. A David Copperfield? Ale on mnie niczego nie uczył, chociaż mam autograf od niego, imienny. To jest też ciekawa historia, bo moja kuzynka poleciała ze swoim mężem w podróż poślubną do Stanów. Mieli takie tam tournée Las Vegas, Hollywood i nie wiem, Los Angeles czy Nowy Jork, nieważne. Jak byli w Las Vegas, chcieli iść na pokaz iluzji. Oczywiście padło na najlepszego z najlepszych, czyli na Copperfielda. I tak się złożyło, że męża mojej kuzynki, David Copperfield, wziął na scenę do prezentacji magicznej, do wykonania sztuki. O, tam nad jego głową pojawił Cadillaca. Banalna rzecz, samochód się pojawił, co to dziwnego. Co to jest Cadillac? Samochód. Nie wiem, ja się nie znam na samochodach, ale taki podobno istnieje, więc może Copperfield go pojawia właśnie. Stąd nie znam tej marki, ale pojawił. I łatwiej dzięki temu było im się później dostać za kulisy. I jak już się dostali za te kulisy do niego po autografy dla siebie, to też wzięli autograf dla mnie, więc bardzo im za to dziękuję, bo to wisi na honorowym miejscu u mnie na ścianie w ramce. Jest bilet na show Davida Copperfielda, jego podpis i jest napisane Wiktor Febo, więc całkiem to miłe. A to było... Ten występ ich to był już jak zacząłeś tak jakby Tak, to już było wtedy, jak się zajmowałem iluzją. Nie wiem, który to był rok tak... Pi razy oko, chyba 2011 albo 10, tak mi się wydaje, 11 może bardziej, więc już tak, już zajmowałem się wtedy to około 6 lat iluzją, dlatego wtedy dla mnie mieć autograf od Copperfielda to było wow, to nawet trudno powiedzieć, że to było marzenie, bo w sumie nie marzyłem o tym, żeby mieć od niego autograf, ale jak już go dostałem, ja do tej pory nie wierzę, że on wisi na tej ścianie, ale mam nadzieję, że kiedyś sam będę mógł pójść na show Copperfielda. Jak to jest z twoimi marzeniami? Czy są, tak jak teraz powiedziałeś, że chciałbyś pójść na show Copperfielda, czy są jeszcze jakieś takie marzenia? Okej, powiem tak. Z marzeniami jest tak, że oczywiście one są. Nie chcę powiedzieć, że one z czasem maleją, bo nie, bo dalej mam marzenia, ale one są coraz bardziej realne. Często one im jestem starszy, tym one się troszeczkę bardziej urealniają. To znaczy, jak byłem powiedzmy w liceum, to dla mnie marzeniem było, żeby mieć swoje show w Las Vegas. Tak sobie zamarzyłem, prawda? No co z tego, że nie jest to wcale takie łatwe, ale
marzyłem wtedy, że chciałbym mieć show w Las Vegas. Udało ci się spełnić? Nie udało mi się spełnić, nie mam swojego show w Las Vegas, ale... Jeszcze! jeszcze. Jeszcze Copperfield żyje. Ale aczkolwiek w tym momencie marzę o może troszkę bardziej przyziemnych rzeczach, czyli o tym, co chcę robić tutaj, jak lokalnie działać w miarę prężnie. No i wiadomo, życie też uczy różnych rzeczy. Człowiek sobie zdaje sprawę z takich może banałów, ale że mimo wszystko poza tym, co się osiągnie zawodowo, to jednak prywatne sprawy też są ważne, typu zdrowie, jakieś tam życie prywatne, studia. Więc to natomiast cały czas chcę działać, zresztą nigdy nie robiłem nic innego i nie wyobrażam sobie w tym momencie na przykład, nie wiem, pracować w radiu. Chociaż to musi być fajna zabawa. Mi się bardzo tutaj podoba. No, jest fajnie. Klaudia, będziesz moją asystentką w tym numerze. Możemy się tak umówić? Będzie mi niezmiernie miło. Fantastycznie, nie będę ciął cię na pół, także nie martw się, spokojnie, dotrwasz w tej audycji do końca. Pewnie zastanawiasz się, z czym zrobimy ten numer. Czy to będzie talia kart na przykład? Czy to będzie coś innego? Otóż nie będą to karty. Będą to dwa przedmioty, spektakularne przedmioty, z którymi zrobimy spektakularny numer magiczny. Jesteś gotowa? Jestem. A będą to jajko. To jest jajko, tak. Białe, okrągłe jajko. Worek. Czerwony. Jajko i worek. Klaudia, jajko ląduje w worku. Czy widzisz jajko? Widzę jajko. Super. Czy czujesz jajko w worku? Czuję jajko w worku. Mm-hmm. Tak, jest. Tak? Jest, ono tutaj jest. Znajduje się. Mm-hmm. Dobrze, fantastycznie. Za chwileczkę wykonamy spektakularny numer magiczny. Otóż na waszych w zasadzie, na państwa oczach, no i na państwa uszach, jajko zniknie z worka, ale jeszcze zanim zaczniemy, upewnijmy się. Klaudia, czy czujesz na mojej dłoni jajko w worku? Czuję, jest jajko w worku na twojej dłoni. Fantastycznie. Kiedy policzę do trzech, jajko zniknie z worka. Uwaga, raz, dwa, trzy. Chcz. Great magic. Mój najlepszy numer, jaki mam w repertuarze, naprawdę. Okej, Klaudia, słuchaj. Klaudia, bardzo proszę, włóż dłoń do środka i wywróć worek na prawą stronę. Wywróć go na prawą stronę. O, bardzo dobrze. A gdzie jest jajko? Ale jajka nie ma. Klaudia, czy widzisz jajko? Nie widzę jajka. Nie. Wyciągnij dłoń przed siebie w ten sposób. Czy czujesz jajko w worku? Nie, nie ma go. Nie. Klaudia, czy widzisz jajko w worku? Nie widzę. No może dlatego, że zniknęło. Klaudia, nauczę cię teraz specjalistycznych czynności, które spowodują pojawienie się jajka w worku, dobrze? Słuchaj, będziesz powtarzała za mną, tak jak obiecałem, będziesz moją asystentką w tym numerze. Jeszcze zanim zaczniemy, zobacz, czy widzisz jajko w worku? Nie, nie widzę. Nie. Bardzo proszę, Klaudia, wyciągnij ręce przed siebie, obydwie, i złap worek, tylko może omiń tą ręką mikrofon, tak żeby to nie przeszkadzało. Super. I złap worek tak, jak ja go trzymam, czyli spójrz. Mamy palce wskazujące w środku, a kciuki od zewnętrznej strony. Wskazujące w środku, kciuki od zewnętrznej. Znakomicie. Trzymaj w ten sposób. Worek, ręce przed sobą i rób dokładnie, Boże, ja zawsze chciałem zobaczyć, jak ja wyglądam na scenie, jak robię ten numer. Naprawdę tak ładnie. Super. Klaudia, trzymaj worek trochę wyżej. Teraz bliżej siebie. Trochę niżej. Bliżej siebie, bliżej. O, tak szczęśliwy worek. Dobrze, teraz Klaudia, powtórz te specjalistyczne czynności, które powodują pojawienie się jajka. Brzmią one tak. Powtórz za mną. Ko-ko-ko. Ko-ko-ko. Bardzo dobrze. Aż pojawia się pytanie, co było pierwsze, jajko czy kura. Ale z troszeczkę większym akcentem na pierwsze ko, czyli Klaudia. Ko-ko-ko. Ko-ko-ko. Bardzo ładnie. Klaudia, teraz wyciągnij ręce przed siebie. I uwaga, lewą dłonią puść worek. Dobry wybór. Prawą dłoń z workiem przenieś w prawą stronę. Wyobraź sobie jajko w powietrzu i lewą dłonią złap jajko. Dobrze, bo niektórzy łapią tak, a wtedy je zgniatają. Dobrze, teraz lewą dłonią wyrzuć jajko do góry. Prawą dłonią zakręć workiem, mówiąc ko-ko-ko. Mocno, ko-ko-ko. Ko-ko-ko! Dobrze! Dobrze! Teraz pokaż lewą dłoń pustą. Sięgnij dłonią do worka. Sięgam dłonią do worka. Wyjmij jajko z worka. Nie! A państwo możecie teraz zabić brawo dla Klaudii w jej spektakularnym numerze z jajkiem i workiem. Klaudia, dziękuję ci bardzo serdecznie za pomoc. Dzięki wielkie. Nie mogę uwierzyć, naprawdę tego jajka tam w środku nie było, jak trzymałam. No, ja tu od tego jestem, żeby robić takie rzeczy. Klaudia, słuchaj, podobało się jako asystentce? Super Więc było. Dzięki, super.
Czy w twoim życiu magicznym zdarzyły się jakieś porażki? Powiem tak, jakbym chciał teraz robić sobie dobry, bo oczywiście chcę, ale gdybym chciał być tylko miły, to powiedziałbym, nie, są same sukcesy. Tak nie jest, każdemu zdarzają się wpadki. Na szczęście to, co tam ewentualnie raz na czas, tego było niewiele, zdarzyło, to są takie, gdzie jakby widzowie też nie do końca mają możliwość, jeżeli nie znają danego numeru, zorientować się, że coś, powiedzmy, mogło pójść nie tak, to czasem tam powiedzmy jakiś tekst zdarza mi się pomylić i tak dalej. Są widzowie, nie wiem, jak mam ich nazwać, fani, groupies, no, albo po prostu jakby ludzie, którzy lubią chodzić na te spektakle, w których gram, i oni naprawdę potrafią chodzić po kilkanaście nieraz razy na jeden spektakl, w którym ja w danym spektaklu robię, powiedzmy, ten sam repertuar. Więc jeżeli oni już są tam któryś raz, no to oni wiedzą, co ja powiem, jak to się skończy. I czasem jest tak, że jeżeli coś mi się delikatnie pomyli, to na przykład, no nikt się nie śmieje, bo nie ma wtedy nic śmiesznego, a jakieś dwie osoby z tyłu rechoczą na całą salę. I ja wiem, z czego oni się śmieją, i oni też wiedzą, że to jest ten moment, kiedy zawsze na przykład było inaczej, a tu jednak ten. Natomiast nie, no generalnie bez jakichś tam spektakularnych rzeczy, ale jak najbardziej wpadki zawsze mogą się zdarzyć w każdym zawodzie, więc. A pamiętasz jakąś taką wpadkę na swoim, jednych swoich właśnie wydarzeń i iluzji? No jeżeli jakaś wpadka była, to ja, no tak, oczywiście, że pamiętam, jeżeli coś tam takiego się wydarzyło, jak nie powinno. Nie do końca, może chciałbym o tym opowiadać aż w radiu, bo to też nie były takie rzeczy, żeby ktoś jakoś tam strasznie na tym miał ucierpieć. Tak jak mówię, no bardziej są to takie rzeczy, które widzą przede wszystkim osoby, które znają dany numer, więc to też nie jest tak, że nie wiem, no... Przeciąłem kobietę na pół i ona się naprawdę przecięła na pół, prawda? A czyli okej, okay, nikt nie zginął, tak? Nikt nie zginął. Tak, nie przybiłem nikomu ręki, gwoździe ma i nic takiego się nie wydarzyło, więc spokojnie. Powiedz mi, USA, Japonia, Francja, to były miasta, które odwiedziłeś? Nie, to nie były miasta, które odwiedziłem. Ja wiem, do czego ty zmierzasz, bo faktycznie mam to napisane na stronie internetowej, natomiast to nie są miasta, które ja odwiedziłem, tylko tam mieszkają, czy tamtąd pochodzą gwiazdy, w których szkoleniach brałem udział. To jest trochę inna sprawa, bo te kongresy albo odbywały się w Polsce, albo faktycznie byłem też na światowych kongresach za granicą, ale one były w Wielkiej Brytanii i we Włoszech, dokładnie w Blackpool w Wielkiej Brytanii i w Rimini, we włoskim kurorcie. Natomiast te gwiazdy z różnych tam krajów, z Japonii, Holandii, Francji, USA też, tam przyjeżdżały, czy tutaj do Polski, bo w Łodzi też były bardzo dobre kongresy iluzjonistów, są też w Łodzi organizowane, nie tylko zresztą, ale głównie jeżeli gdzieś jeżdżę tu w Polsce, to do Łodzi na szkolenia, i tam przyjeżdżają te gwiazdy z różnych krajów. A co dają ci te takie spotkania? Oprócz Powiem doświadczenia. Tak, no właśnie. Zależy bardzo od seminarium. Seminarium, tak jakby w żargonie iluzjonistów, bo Państwo, jeżeli słyszycie seminaria, to seminarium, to myślicie sobie, wykład na studiach, prawda? To no jakby... Ja myślałam pierwsze o zakonie. Albo seminarium duchowne. Natomiast pod hasłem seminarium rozumie się wykład dla iluzjonistów w naszej, powiedzmy, dziedzinie. I zależy bardzo od gwiazdy, która przyjeżdża, i od tego, czego uczy. Czasem są to ciekawostki, po prostu. Siedzę godzinę na takim seminarium, ja no po prostu, no niestety nic mi się z tego nie przyda. Warto oczywiście widzieć to, poszerzam wtedy swoją wiedzę, horyzonty, tak, widzę co świat robi i jak to robi. Natomiast no nic z tego, powiedzmy, mi się nie przyda. A są takie seminaria z takimi gwiazdami, gdzie powiedzmy artystycznie nadajemy jakby na tych samych falach, w cudzysłowie mówiąc, i wiem, że te numery, których oni uczą, te techniki, których oni uczą, te rady, których udzielają, są na tyle jakby w moim obrębie zainteresowań artystycznych i zawodowych, że wykorzystam to w dalszej pracy. Powiedziałeś, że byłeś w Wielkiej Brytanii. Czy to w jakiś sposób cię zmieniło? W sumie po co tam pojechałeś do Wielkiej Brytanii? No właśnie na kongres iluzjonistów. W zasadzie tylko po to. Myślę, pewnie może bym się tam wybrał turystycznie, ale znając życie, to ten bodziec w postaci Światowego Kongresu Iluzjonistów to spowodował. One są organizowane, te światowe kongresy, co 3 lata.
W tym roku też będzie, w lipcu, w Busanie, w Korei. Natomiast te dwa, na których ja byłem, to było właśnie Blackpool i Rimini. I to jest ogląd tego, co tak naprawdę robi ta najwyższa światowa półka, dlatego że spektakle galowe, które tam są, są obstawiane przez gwiazdy z tej najwyższej kategorii, czyli to top iluzjonistów. I jasne, że teraz ty, Klaudia, czy państwo, którzy nas słuchacie, pomyślicie, że okej, pewnie przyjeżdża Copperfield i Copperfield występuje. Otóż nie, Copperfield tam nie przyjeżdża. Jest on oczywiście jakby takim top trendy, jak chodzi o iluzję i show biznes może. Natomiast te gwiazdy iluzji to są często takie nazwiska, które jeżeli ja tobie bym je teraz powiedział, byś kompletnie nie wiedziała, o co chodzi. Państwo też nie. To nie chodzi o nazwiska pokroju Copperfielda, ale o osoby, które robią nowe, oryginalne numery. Copperfield też oczywiście, ale jakby odchodzę od niego. Na razie chcę się skupić na tym, co się dzieje na takich kongresach. I to daje tak naprawdę ogląd tego, jakie są też trendy magiczne na świecie. Na przykład, bo iluzja też ewoluuje, ona się zmienia. To, co świat pokazywał 20 lat temu, to są troszeczkę inne rzeczy niż to, co pokazuje teraz, jak w każdej dziedzinie. A sam się nakręcasz tak jakby na te wyjazdy, czy jest... Sam się nakręcam, sam. To nie jest tak, że nie wiem, przychodzi do mnie mama i mówi, och, jedź, chciałabym, żebyś pojechał. Nie, to jest tak, że ja czuję taką potrzebę, czuję chęć na to, żeby tam jechać, żeby mieć to całe, powiedzmy w cudzysłowie, zamieszanie w stylu szukanie sobie transportu, noclegu, kombinowanie, jak się tam w niektóre miejsca dostać, jak sobie ułożyć plan dnia. Robię to dla siebie i ja się tym zajmuję. A jaka jest twoja ulubiona sztuczka magiczna? Iluzja. Nie wiem, czy mam jedną ulubioną, wiesz? Ja mam taką tendencję ogólnie w życiu, że dość szybko się nudzę. Znaczy oczywiście nie w życiu prywatnym, jakby co, ale tak ogólnie raczej jestem mało cierpliwy i dość szybko się nudzę, więc też staram się jakby ogarniać co chwilę coś nowego, żeby się nie znudzić tym, co robię. Jasne, że czasem muszę robić, powiedzmy, dany program przez ileś tam czasu i go robię, ale staram się coś kombinować, nie wiem, muzykę sobie zmienić do jakiegoś numeru, nawet cokolwiek, żeby był jakiś ten nowy bodziec też dla mnie. Czy mam ulubioną sztukę magiczną? Nie, natomiast generalnie zajmuję się przede wszystkim iluzją sceniczną, czyli raczej tymi większymi rzeczami. Mm-hmm. Nie za często wykonuję też, ale może nie tyle, że nie za często, co nie tak bardzo pasjonują mnie pokazy mikromagiczne, czyli te z drobnymi przedmiotami, z kartami też. Raczej lepiej się czuję na scenie, robiąc troszeczkę większe rzeczy. I też w bardziej takim, powiedzmy, komediowym, wesołym stylu. A czy jest jakaś różnica między iluzją a na przykład sztuką czy sztuczką magiczną? Mhm. No tak. W ogóle jest różnica pomiędzy magią, iluzją i sztuką iluzji. Spójrz. No magia to jakby, są jakieś zdarzenia paranormalne, tak? Biała magia, czarna magia. To czy ta magia tak naprawdę istnieje, czy nie istnieje, to nie jest temat jakby na ten wywiad, bo to nie mnie oceniać. Ja się nie zajmuję magią, jako iluzjonista może nie do końca w nią wierzę, bo jakby z racji zawodu wiem, jak to wszystko się robi, ale powiedzmy, że gdzieś ta magia może istnieć. Teraz zostaje nam rozróżnienie pomiędzy iluzją i sztuką iluzji. I to jest tak, że każda sztuka iluzji jest jakby, sztuka magiczna jest iluzją, ale nie każda iluzja należy do sztuki iluzji. Spójrz, prosty przykład. Mamy fatamorganę. To jest iluzja, prawda? Mhm. Mamy te złudzenia optyczne, te w stylu, nie wiem, patrz się w środek, a zacznie ci się coś tam kręcić dookoła, albo policz kropki w białych liniach, tych kropek tam naprawdę nie ma. To są złudzenia optyczne i to jest iluzja, ale to nie jest, jak chodzi o nomenklaturę, sztuka iluzji, czyli to, czym my iluzjoniści się zajmujemy. Natomiast oczywiście sztuka iluzji generalnie jest iluzją, więc pod tym kątem w tę drugą stronę tak to działa. Ale nie każda iluzja, dlatego ja też często używam określenia sztuka iluzji, bo iluzja daje nam troszeczkę większe uogólnienie tematu. Patrząc na YouTube, często jak oglądamy jakieś występy różnych osób, one się powtarzają, te sztuczki. Czy ty tworzysz własne? Bardzo trudno jest wymyślić coś nowego, wiesz. Był iluzjonista swego czasu, bodajże Paweł ze Szwajcarii, który powiedział, że w iluzji już wszystko wymyślono. Jest trudno coś nowego wymyślić. Raczej bardzo często opiera się to na zmianie tych efektów, które już istnieją od lat, tak żeby miały troszeczkę bardziej oryginalny wymiar. Natomiast staram się oczywiście nie plagiatować na pewno, jeżeli o to chodzi. No to plagiat nigdy nie jest jakby mile widziany.
A czy w karierze iluzjonisty miałeś taki swój wielki przełom? Tak, tak. Był taki moment w 2011 roku. I to jest faktycznie taki chyba moment przełomowy, który dodał mi też bardzo dużo takiej pewności siebie, ale tej zdrowej pewności siebie, wiesz, która jakby zmotywowała mnie do dalszej pracy. W 2011 roku dostałem zaproszenie do udziału w spektaklu Magiczna Gala. To był spektakl, który został wystawiony, w zasadzie program galowy, bo może spektakl to nie do końca jest takie dobre określenie, ale taka galówka, która została wystawiona w Teatrze Stefana Jaracza w Łodzi. No i tam w zasadzie wystąpiłem obok tej takiej światowej czołówki. To było takie wow, dlatego że wtedy, wiesz, zresztą nawet plakaty gdzieś można do tej pory znaleźć w internecie, u mnie koło łóżka też wisi. Był Marco Carvo, mistrz świata w General Magic, czyli w iluzji ogólnej. Jeden z najlepszych na świecie iluzjonistów, który robi numery z gołębiami. Był Michael Chaniel z Francji, wicemistrz świata w iluzji komicznej. Był duet Double Fantasy z Ukrainy, laureaci festiwalu iluzji w Monte Carlo. Był, kto tam jeszcze był? Nestor Ato, obecny z Francji, czy Hato, może tak to się powinno czytać, obecny mistrz Europy, był Arsène Lipin, dwukrotny wicemistrz świata, no i ja, więc jakby, ale powiem ci, była świetna atmosfera i te gwiazdy iluzji są naprawdę przesympatyczne, przynajmniej w większości, i to jest niesamowite doświadczenie móc wziąć w czymś takim udział. Samo obcowanie, wiesz, stoisz obok ludzi, których oglądasz na YouTubie i którymi się ekscytujesz, to jest niesamowite przeżycie.